Bezpieczniej na drogach, mniej narkotyków i pijanych kierowców. Policja i straż podsumowały ubiegły rok. Podczas wtorkowej sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego sprawozdania ze swojej działalności przedstawili m.in. Michał Gamrat, komendant chrzanowskiej policji, oraz Andrzej Dybał, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Rok 2018 w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie to dobry rok. Myślę, że możemy się pochwalić kilkoma takimi sukcesami. Przede wszystkim to kwestia znaczącej ilości narkotyków, które zdjęliśmy z rynku powiatu chrzanowskiego. To jest ilość dwukrotnie większa aniżeli w roku 2017. Tych narkotyków zabezpieczyliśmy bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że w roku 2019 ta ilość narkotyków ściągnięta z rynku będzie jeszcze większa. W powiecie chrzanowskim poziom wykrywalności przestępstw wzrósł w ubiegłym roku do prawie 89%, czyli o 19% więcej niż w 2017 roku. To oznacza, że mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. Jeśli chodzi o priorytety na rok 2019, to chcielibyśmy, aby aktywność w zakresie zwalczania przestępczości ruchu drogowego, a więc nietrzeźwych kierujących, osób, które siadają za kółko pod wpływem środków odurzających, ale także osób, które przekraczają nadmierną prędkość, była znacząco większa aniżeli w roku 2018. Policja postawiła na skuteczną walkę z narkomanią oraz pijanymi kierowcami. Mundurowi przebadali pod kątem zawartości alkoholu prawie 77 tysięcy kierowców. Jeden na 150 przebadanych okazał się nietrzeźwy. Andrzej Dybał, komendant chrzanowskiej Państwowej Straży Pożarnej, oceniał ubiegły rok jako łaskawy. Udało się zakupić dwa profesjonalne wozy bojowe. Podsumowując 2018 rok, muszę się pochwalić, że wzbogaciła się nasza jednostka o dwa nowe samochody. Pierwszy samochód to jest ciężki samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem. Wartość tego pojazdu to jest 2 300 000. Samochód ten służy do działań związanych, do działań w komunikacji drogowej. Drugi samochód to jest samochód średni, ratowniczo-gaśniczy, do gaszenia pożaru w trudno dostępnym terenie. Wartość tego zakupu to jest 1 200 000. Jak co roku, w okresie wiosennym strażacy mają pełne ręce roboty. Wszystko przez podpalaczy traw, którzy narażają życie i zdrowie ludzi oraz zwierząt. Problemy powiatu chrzanowskiego, szczególnie w okresie wiosny, to są pożary traw na nieużytkach. Tych pożarów w 2018 roku było 284. W tym roku, do dnia dzisiejszego, już ich jest 113. Chciałbym tutaj zaapelować z tego miejsca do wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego, że wypalanie traw naprawdę nie pomaga, wręcz przeciwnie, ono szkodzi. Uratowaliśmy mienie o wartości ponad 26 milionów złotych. Straty wynosiły ponad 7 milionów. Jest to sukces, można powiedzieć, ze względu na to, że przekłada się to bezpośrednio na skuteczność podjętych działań ratowniczo-gaśniczych.